Związek Selena Gomez i Justina Biebera był jednym z najbardziej burzliwych w całym showbiznesie. Informacje o rozstaniach i powrotach przeplatały się z informacjami o kolejnych odwykach. Para rozstała się w 2017 roku, a Justin Bieber zaledwie kilka miesięcy później wziął ślub z Hailey Baldwin. Po wielu latach okazuje się, że Selena Gomez nadal nie może pogodzić się z ich rozstaniem. Cześć, tu Lady Plotka. Selena Gomez promuje obecnie swoją nową hiszpańskojęzyczną epkę, dlatego też bardzo chętnie opowiada w wywiadach o swoim życiu. Piosenkarka znalazła się na kwietniowej okładce magazynu Vogue i znowu opowiedziała o Justinie Bieberze. Jesteście ciekawi, co zdradziła tym razem? Kliknij subskrybuj, by poznawać wszystkie szczegóły z życia gwiazd. Jej fani już w styczniu tego roku zauważyli, że w najnowszych piosenkach Selena wciąż śpiewa o Justinie Bieberze, o czym mają świadczyć takie linijki tekstu jak: czasu twego boku podciął mi skrzydła, to nie boli jak wcześniej, czy sama jestem silniejsza. Selena Gomez wyznała w najnowszym wywiadzie, że od czasu zakończenia związku z Justinem Bieberem ma problemy z tym, żeby zaufać kolejnym facetom. Nie mogę poznać kogoś nowego i być pewna, że on lubi mnie dla mnie. Szczerze mówiąc, chcę po prostu zacząć od nowa, chcę, żeby wszystko było zupełnie nowe. Chcę, żeby ktoś mnie pokochał, jakbym ja była zupełnie nowa. Piosenkarka wyznała też, że jej rozstanie z Justinem było na tyle trudne, że musiała szukać profesjonalnej pomocy. W wywiadzie poruszyła kwestię choroby afektywnej dwubiegunowej, którą niedawno u niej zdiagnozowano. Selena zdradziła, że jednym ze sposobów na poprawę zdrowia psychicznego była rezygnacja z mediów społecznościowych. Pewnego ranka spojrzałam na Instagram jak każda inna osoba i po prostu miałam dość. Byłam zmęczona czytaniem okropnych rzeczy, byłam zmęczona oglądaniem życia innych ludzi. Po podjęciu tej decyzji od razu poczułam wolność. Moje życie było znów moim życiem. Byłam obecna tu i teraz. Nie mogłabym być bardziej szczęśliwa z tego powodu. Piosenkarka powiedziała też, że próbuje nie oglądać programów informacyjnych, ponieważ jest zbyt empatyczna. Jestem w stanie płakać nad czymkolwiek. Płakałam dużo podczas kwarantanny, ale tylko z powodu bólu wszystkich innych ludzi. Aż trudno uwierzyć, że po tylu latach Selena Gomez nadal nie przepracowała relacji z Justinem Bieberem. Koniecznie napiszcie w komentarzach pod spodem, co wy sądzicie o ich relacji. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subika z powiadomieniem oraz obejrzeć innych moich odcinków. Do zobaczenia, Lady Plotka!